Jak zamazać część filmu, który udało Ci się opublikować na kanale YouTube? Zobacz, jak to występuje chociaż u mnie, gdzie tutaj to miejsce jest zamazane. Tak samo na samym początku pojawiło się zamazane miejsce, i nawet gdy ekran, zobacz, się zmieniał góra-dół, to to miejsce jest nadal zamazane, o które mi szczególnie chodziło. A tutaj, przez chwilę, na kilka sekund, zamazałem cały ekran. I to wszystko również i ty możesz zrobić. Wszystko odbywa się na Twoim koncie YouTube, w YouTube Studio. Właśnie tam możesz przejść do poszczególnych treści, które udało Ci się opublikować. Następnie do konkretnego materiału. No i zobacz, możesz tam po prostu edytować sobie jakiś film, wybrać sobie tutaj edytor. I jest kilka możliwości tworzenia takiego rozmycia, takiego zamazania. Jest ono dostępne właśnie w tym miejscu. I polega on na tym, że powiedzmy, że tutaj chciałbym zamazać ten oto tekst, włącz napisy, turn on subtitles. W jaki sposób mógłbym to zrobić? Oczywiście mogę ustalić, w jakim momencie ch chciałbym opublikować e, to rozmycie, e, w jakim czasie, ale mogę też po prostu tutaj sobie kliknąć, dodaj rozmycie. Jest opcja zamazywania twarzy i wtedy będzie wykrywać też twarz. Gdyby się ona zaprezentowała, ale tutaj jej nie ma, więc można dodać niestandardowe rozmycie. I przy takim niestandardowym rozmyciu możesz ustalać, kiedy ma się ono rozpocząć, kiedy ma się zakończyć. Oczywiście na początku są minuty, później są sekundy i klatki. Tutaj jest opcja ustawienia, jaki jest kształt rozmycia: czy ma być to prostokąt, czy ma być coś owalnego jak wybierzemy owalne to oczywiście my też możemy sobie tym dokładnie sterować jak bardzo to będzie owalne może być naprawdę okrągłe e, sposób rozmycia czy ma śledzić obiekt czy ma być stała pozycja e, tutaj na przykład moglibyśmy sobie w taki sposób ale mógłbym też wybrać prostokąt i też tak po prostu przykryć na przykład ten napis ale oczywiście ta kwestia śledzenia dotyczy momentu gdy znajdujemy się w danej scenie czyli zobaczmy teraz Znajdujemy się w tej scenie, yy, i tutaj przez chwilę może śledzi, ale nie zawsze jest to idealne. No teraz na przykład moglibyśmy sobie całkowicie usunąć i po prostu ponownie dodać rozmycie yy, niestandardowe i sobie dokładnie najpierw tutaj ustawiamy. Niech chociażby to będzie w taki sposób. Zaznaczamy, żeby było do 15 sekundy. Yy, no i teraz, gdy sobie włączymy śledzić obiekt, to zobaczmy. Na razie jest ok. I pozostaje w tym samym miejscu, w którym miało być. Sobie cofnę i teraz zobacz, to było to samo miejsce. E, oczywiście, takie wszelkie poruszania mają później wpływ. No bo zobaczmy, teraz sobie bym cofnął gdzieś tutaj. Więc to, co udało mi się poruszyć, to, e, no to, to tutaj się pojawiło. Czyli dodatkowo usprawniłem jeszcze to śledzenie, chociaż tutaj tak naprawdę zepsułem, ale wiesz już na czym to polega, że też możesz sobie tym dowolnie sterować. Może być tak, że ustalasz też stałą pozycję, bo na ekranie, tylko w jednym miejscu, pojawia się coś, co chcesz zamazać, i też w taki sposób to robisz. Czyli powiedzmy, że sobie udałoby mi się cofnąć do tego miejsca. Tutaj sobie usuwam to rozmycie, wprowadzam niestandardowe. No, i na przykład w jakimś tam rogu znajduje się jakieś logo niepotrzebne i chciałbym je zamazać. No i mogę ustalić, że do samego końca ma być ono zamazane. I chcę ci wspomnieć, że masz możliwość dodawania wielu różnych rozmyć dla jednego filmu, czyli powiedzmy, że tutaj chciałem coś zamazać. OK. No i teraz dodaję kolejne rozmycie. I na przykład tutaj sobie chcę umieścić. Ustawiam jego rozmiarę i też ustalam, w jakim momencie ma się włączyć, w jakim ma się zakończyć, więc to wszystko można sobie też tutaj dobrze poustawiać. Mógłbym tutaj na przykład zastosować, że ma się zaczynać to od 20 sekundy dopiero. A tutaj mogę jeszcze bardziej zwiększać jego długość. Kolejna rzecz, to mogę tutaj dalej ustalić jego kształt, jego sposób rozmycia. A gdy gdzieś na przykład pojawi się w jakimś momencie twarz, powiedzmy, że już wiem, że w tym momencie pojawia się jakaś kogoś twarz i też należy zadbać o zamazanie twarzy, no to mogę tutaj kliknąć w tą opcję wykrywania, i wtedy no YouTube będzie przechodził przez ten proces wykrywania twarzy. Jeżeli ją wykryje, to po prostu również zdecyduje się na jej zamazanie, ale to już odbywa się w taki sposób automatyczny. Gdy już udało ci się wprowadzić takie różne rzeczy, to oczywiście. W odpowiednim miejscu masz możliwość zapisania takich zmian, i przy okazji chcę powiedzieć, że gdy ja korzystam z przeglądarki Chrome, to czasami miałem problem związany z zapisaniem zmian, które dotyczyło wprowadzenia rozmycia, czy też innych kwestii, które realizowałem w edytorze. Może i także. Spotkasz się z takim problemem, że tutaj nie uda Ci się zapisać, czyli klikniesz, zapisz, potwierdzisz, zapisz, a i tak te zmiany nie będą wprowadzone. Więc w tym momencie e, może być tak, że musisz wyłączyć zbędne wtyczki, ale to co ja wykorzystałem, to po prostu zalogowałem się na YouTube Studio za pomocą innej przeglądarki internetowej, a mianowicie Microsoft Edge, czyli dawne Internet Explorer. Możesz uwzględnić też inną przeglądarkę, na przykład Firefox, e, bądź. Opera i właśnie tam możesz się zalogować do YouTube Studio i właśnie tutaj przejść ten, przez ten proces tworzenia rozmycia więc zachęcam aby właśnie to uwzględnić jeżeli napotkasz na ten problem i w chromie nie będzie w stanie nie będziesz w stanie zapisać takich zmian dotyczących rozmycia więc wykorzystaj te wskazówki a jeżeli masz pewne pytania, to pamiętaj, że zawsze możesz mi je zadać. Pozostawić też komentarz, będę wdzięczny za łapkę w górę. I pamiętaj, że będą pojawiać się tutaj nowe materiały, które mogą przyczynić się do Twojego dalszego rozwoju. A dodatkowo zachęcam, aby dołączyć do moich różnych kursów online, których jest sporo. A ich najlepszą ofertę odnajdziesz na mojej stronie: Jak się rozwijać. Z moich wszystkich kursów korzysta aktualnie ponad 10 tysięcy zadowolonych osób, więc także i Ty możesz do nich dołączyć, a właśnie tutaj otrzymujesz najlepszą ofertę. Zachęcam i do zobaczenia z kolejnym materiałem, który już niedługo się tutaj pojawi. Cześć!